Witam Was wszystkich. Tak, może ja przejdę do konkretów od razu. Na jednym z ostatnich World Campów mówiłem tak długo, że dziwiłem się, że teraz mnie zaakceptowano, także spróbuję się pospieszyć. Dobrze, o, to dobrze. Dobra, ja mam dzisiaj taki temat troszkę o szacowaniu. Z szacowaniem no jest po prostu jak ze strzelaniem do celu z zamkniętymi oczami. Czasem trafimy w cel tak jak chcieliśmy, czasem po prostu w siebie. Ja osobiście przeżyłem to na własnej skórze i to nieraz, szczególnie na początkach kariery, a potem oglądałem, widziałem jak po prostu inni robią to za mnie. Generalnie klienci, deweloperzy, każdy, kto podejmował się czegoś bardziej ambitnego, miał z tym problem. Ja osobiście wierzę, że większość problemów, które są związane z niedowożeniem projektów, jest właśnie związane z problemami na samym początku. Odpowiednią oceną tego, co możemy zrobić, w jakim czasie i za ile. Według, pana, według artykułu pana Franka Fejta. Około 66% przebadanych projektów z 50 tysięcy w 2020 roku skończyło się po prostu doznało jakiejś porażki, albo skończyło się całkowitą porażką. Porażkę możemy rozumieć różnie, no ale generalnie ja myślę, że możemy wszyscy się zgodzić, że związana jest z czasem i z naszymi pieniędzmi. I chciałbym postawić, właśnie przedstawić pięć kroków, które u nas w Coditive pozwoliły nam zbudować trochę więcej spokoju, który no, przekłada się i na jakość komunikacji, i na zwiększenie e, zadowolenia ze strony klientów, no co znowu się przekłada na więcej pieniędzy dla firmy. E, I tak, po, po pierwsze no, musimy się upewnić, że zawsze mamy przynajmniej podstawowy pomysł na osiągnięcie wymaganych rezultatów. E, jeśli nie mamy pomysłu, tak naprawdę estymujemy w ciemno. Jeśli estymujemy w ciemno, no to prosimy się o naprawdę poważne problemy. Ja osobiście byłem świadkiem wielu takich sytuacji. Kto, pier, kto z nas nie przeżył chociażby jednej sytuacji takiej, gdzie musiał pracować tak naprawdę za darmo, ze względu na to, że troszkę namieszał na samym początku, no niech pierwszy rzuci kamieniem. Szacowanie kosztów w stylu strzelania wysyłania oferty, akceptacja tej oferty, no i praca z nadzieją, że jakoś to będzie, jak już, że coś tam wymyślimy, jak już zaczniemy ten development. No, różnie to bywało. E, można powiedzieć, że to jest klasyka w, w gatunku, że tak powiem, w jakimś, w naszej branży szczególnie. E, no, ja bym powiedział, że to nie jest dobra ścieżka. Żeby. Mm, uniknąć problemów związanych z estymowaniem. No musimy przed wysłaniem oferty do naszego klienta mieć przynajmniej jakiś podstawowy pomysł, jakiś wstępny zarys tego co chcemy osiągnąć. Tutaj w tym bardziej racjonalnym przykładzie Manager, klient przychodzi do nas z jakąś informacją z pytaniem, ile czasu zajmie implementacja danego rozwiązania. No i my już na etapie, tak jakby przekazywania informacji, przedstawiamy mu to, że zajmie nam to tyle i tyle, wykorzystując takie i takie rozwiązanie. To oczywiste jest to, że nie będziemy w stanie znaleźć wszystkich potencjalnych problemów i opisać wszystkich najmniejszych szczegółów na etapie przesyłania oferty. No ale jakiś podstawowy plan to jest coś, co musi być. Ja spotkałem się z wieloma sytuacjami, gdzie po prostu deweloper estymował jakieś zadanko, ja się dziwiłem, że wow, szybko potrafisz to zrobić. No i pytanie, jak, to zrobi, jak w jaki sposób to zrobisz, no to było takie w sumie, no nie wiem, coś tam wymyślę, nie? No i bardzo często to prowadziło do dużych problemów i sytuacji, w których no, trzeba dopłacać do projektów. Także jeśli chcemy poczuć się spokojnie podczas szacowania, no to zawsze przynajmniej ten podstawowy plan musimy mieć. A jeśli nie jesteśmy w stanie go jakoś wymyślić, bo na przykład coś wykracza poza. E, zakres naszych umiejętności albo po prostu naprawdę nie wiemy, to dla własnego bezpieczeństwa no, nie starajmy się wysyłać oferty, no bo się możemy na tym przejechać. No chyba, że lubimy ryzyko. E, kolejny bardzo ważny temat, też z doświadczenia, ważnym jest to, aby być przewodnikiem klienta, a nie jego niewolnikiem. E, jeśli klient by się nas poprosił, by nas o wskoczenie w ogień, no to raczej nikt by nie wskoczył, no bo to po prostu ryzykowne. No uważam, że takie samo podejście możemy wykorzystać również na etapie estymowania, no generalnie w biznesie. Klienci przychodzą do nas, bo mamy wiedzę, aby rozwiązywać jakieś problemy, które oni mają. Dlatego wykorzystajmy tę wiedzę, wykorzystajmy nasze eksperckie podejście do tego, aby mu doradzić, a nie ślepo podążyć za tym, co mówi. W Przykładzie z życia: klient przychodzi do nas i ma już jakieś gotowe rozwiązanie, no i wykorzystujemy tutaj. E, Podejście jakiegoś e, oczywiście znanego przez chyba każdego syna, koleżanki, który robi podobne rzeczy, ale nie ma czasu, dlatego e, odesłał nas do nas i już prezentuje jakieś tam, powiedzmy, rozwiązanie, które powinno zategować problem, na przykład pluginami. No i w takim podejściu trochę bardzo ryzykownym, e, deweloper po prostu mówi klientowi: OK, idziemy w to, to mi zajmie 20 godzin i tyle. I nie zastanawia się nad potencjalnymi konsekwencjami, nad czymkolwiek. No po prostu robi to, co klient powiedział. No i z czasem, po jakimś czasie, no, dzieją się złe rzeczy, na przykład system pada, bo dołożył za dużo pluginów, albo pluginy, no, ze względu na to rozwiązanie, które wybra wybrali, po prostu wszystko siadło. No i w takiej sytuacji deweloper często, no, obwinia po prostu klienta, no, przecież ma to, co chciał, powiedział, że chce pluginy, no, to mu zrobiłem pluginy. No i to też jest normalne, w miarę normalne, każdy z nas tak robi. Ja, ja, ja też, to jest, zdarza mi się bardzo często, ostatnio robiłem e, w, e, remont synu, e, u mojego syna w pokoju. E, e, elektrykiem nie jestem, no ale zabrałem się za zmianę gwiazdek, nie? no to pozmieniałem wszystkie, e, idę odpalić e, bezpieczniki, pf, wywaliło, nie? Wracam, rozmontowuję wszystko, podłączam jeszcze raz, e, włączam, znowu puff, wywaliło. No i pierwsza myśl, jaką miałem, nie to, że coś zrobiłem źle, tylko że no, no jakieś zjebane gniazdka mi dali. Nie? I od razu po prostu już nie to ja na pewno zrobiłem dobrze, tylko ktoś inny. 30 sekund potem do chwili przerwy i mówię, dobra, sprawdzam. No i się okazało, że tak to zrobiłem, że dziwię się, że tu jestem jeszcze, nie? Jak podłączałem. I no to jest klasyczne zachowanie, ale jeśli się skupimy na tym i weźmiemy pod uwagę to, że my też się możemy milić, no to możemy osiągnąć dużo lepsze rezultaty. Już w trochę bardziej lepszym podejściu klienta, do klienta, na etapie, kiedy on przysyła nam już jakąś ofertę z jakimś tam pomysłem, my ekspercko podchodzimy do tematu i mówimy, no okej, okay, no możemy to tak zrobić, to mi zajmie tyle i tyle czasu, ale musisz być świadomy, że to może spowodować problem taki, taki, taki. Aby go uniknąć, co, jest, co może być dla ciebie bardzo opłacalne, możemy to zrobić w taki, w taki i w taki sposób. Zajmie to więcej czasu, ale jest trochę bezpieczniejsze na podstawie naszego doświadczenia i doświadczenia innych klientów. No i klient już na podstawie takiego feedbacku sam sobie decyduje. Wiadome jest to i nie ma w tym nic złego, że klient może się nie zgodzić z czymś takim, powie dobra i tak robimy tam, bo tam to jest tańsze i ja chcę taniej. No to okej, okay, no, możemy to zrobić, no ale w przypadku problemów związanych z takim rozwiązaniem jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, bo już na etapie przed wysłaniem oferty przekazaliśmy klientowi nasze obawy. No jeśli coś się zesra po prostu przez takie rozwiązanie, no to my będziemy mieli podkładkę. No słuchaj, no nie posłuchałeś nas, my zaprezentowaliśmy ci taką opcję, więc no musisz teraz trochę więcej zapłacić, żeby to odkręcić. Dlatego jeśli chcemy poczuć się pewni i zbudować e, zaufanie do naszych estymacji, do naszych szacunków jakichkolwiek, czasowych, pieniężnych, no to bądźmy przewodnikiem klienta, a nie jego niewolnikiem. Kolejny punkt, e, szczerość. Bądź szczery wobec siebie i wobec e, ludzi wokół ciebie po prostu. E, często możemy mieć taką sytuację, że e, to też przy, e, przykład z życia. Klient przychodzi do nas z jakimś tam pomysłem. No. Słyszałem, że tam... E, AWS jest super, zróbmy to na AWS-ie, ale kurde, mam tylko budżet na 4 godziny. To aktualnie, no, wymyśl, trochę liczby wymyślone, ale jakbym trochę dodał więcej, to e, sytuacja realna. No i deweloper mówi, o, super, e, klient we mnie wierzy, trochę mnie to podbudowało, to działamy, nie? A myśli sobie w głowie, że w sumie z AWS-em to nigdy nie, dzia nie działałem, nie? No ale próbujemy. No i to nie jest też dobre podejście. E, co my tu mamy? Tak, to nie jest dobre podejście. No, nie starajmy się pokazywać, że wiemy coś, czego nie wiemy, aby dać po prostu fałszywe rezultaty, bo się na tym przejedziemy i zapłacimy tak naprawdę czasem i naszymi pieniędzmi. Bądźmy szczerzy. Jeśli widzimy, że jakiś budżet, budżetu nie da się jakiejś funkcji nie da się dowieść w tym zakładanym, zakładanym przez klienta terminie, no to poinformujmy od razu o tym. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozumienia, rozumienia wymagań biznesowych klienta, tego, co chce osiągnąć, nie bójmy się zapytać. Bądźmy z nim szczerzy i powiedzmy, że słuchaj, nie kumam w ogóle o co ci chodzi, jakbyś mógł wyjaśnić trochę więcej. No i sobie rozmawiamy i trochę więcej się nam już klaruje. Bycie szczerym wobec siebie i innych ludzi, nie tylko klienta, ale w zespole, no jest taką podstawą, która naprawdę da nam duże bezpieczeństwo. Przynajmniej mi osobiście dała. Bardzo często walczę z tym, żeby być szczerym, bo niektóre rzeczy potem stawiają mnie na przykład w świetle, typu, że no po prostu coś zjebałem na przykład, no ale ostatnio miałem taką sytuację, że faktycznie pierdoła, fest, że aż wstyd się przyznać. I szukałem na siłę jakichś tam argumentów, że co się mogło stać, żeby po prostu pokazać klientowi, że to nie do końca moja wina. No w końcu stwierdziłem, dobra, nie ma sensu, powiedziałem, przyznałem się, że coś zwaliłem, nawet jeśli chodzi o estymację. No i w sumie aż się zdziwiłem jego reakcji, no bo powiedział, ok, takie rzeczy się zdarzają i dziękuję, że tam wskoczyłeś za jakiś, od razu jak zgłosiłem jakiś problem z tym zadaniem. No, i całkowicie tak, jakby zmieniło to mój podgląd, pogląd na sytuację. O wiele lepiej sprawdza mi się bycie szczerym, pokazywanie swoich prawdziwych uczuć czy problemów, bo no, sprawia, że jestem bezpieczniejszy, jeśli Mówimy tutaj o czasie i pieniądzach, które mogę zaryzykować. Kolejny temat: wykorzystanie potęgi prostoty. Chyba każdy z nas raczej nie byłby zainteresowany e, skorzystaniem z oferty kogokolwiek, kto prezentuje swoje e, rozwiązania bardzo trudno. Przy mnie ma broszury, w których jest 10 stron i wszystko jest napisane trudnym, technicznym językiem, z którego większość jest niezrozumiała dla nas. Raczej skorzystalibyśmy tego w momencie, z, z takiego rozwiązania w momencie, kiedy dostaniemy broszurę i będzie napisane: „Ej, ja robię dokładnie to, co chcesz, więc mnie kup”. I ty się nie zastanawiasz wtedy: „O, czy na pewno?”. Tylko „Ej, jak obiecujesz, to dobra, to idę w to”. Nie. No i to jest właśnie potęga prostoty. E, możemy to zrobić na kilka e, sposobów. Możemy to usprawnić. Pierwszy przykład. E, to jest: Spróbujmy zrozumieć swojego słuchacza. Czasem możemy starać się pokazać klientowi, że mamy wiedzę, umiejętności, za które on płaci, nie w taki sposób, jaki powinniśmy. Czyli, wykorzystujemy dużo technicznych słów, jakieś super techniczne pytania, żeby pokazać, że naprawdę jesteśmy kozacy. Nie? No a z drugiej strony, jest klient, i on tak patrzy na nas i mówi. W sumie nie wiem, o co ci chodzi, nie? I w wielu przypadkach może być tak, że on uzna, kurde, jestem chyba za głupi na to, to ja się nie piszę, To nie? ja sobie zrobię, nie wiem, stronkę sam i to jeszcze na jakichś narzędziach, na których na przykład nikt z nas nie lubi, nie? Bo tu jakieś trudne rzeczy, nie? No rozwiązanie jest proste, no. Spróbujmy wykorzystać potęgę prostoty. Zamiast wykorzystywać te trudne techniczne pytania, których nikt nie rozumie, tylko my, Zadajmy pytania w taki sposób, żeby każdy mógł na nie odpowiedzieć. Czyli jeśli się zastanawiamy nad infrastrukturą na przykład, no to nie pytajmy się, czy chce dockera, czy shared hosting, no bo mu to może nic nie mówić, ale zapytajmy czy właśnie o liczbę użytkowników, jaką chcą ogarnąć na przykład miesięcznie, jakie mają plany na przyszłość. Może się okazać, że robią MVP i w zasadzie nie wiem, będą potrzebować właśnie 25 użytkowników. No do tego docker nie jest potrzebny. Nie musi klient wtedy inwestować w jakieś dodatkowe zespoły, które by nam to ogarnęły. Kolejny przykład to jest wykorzystywanie słów, których nie znamy. Czyli też strzelamy, mówimy, że no, Docker jest, no też przykład właśnie z infrastrukturą. o. E, I w takiej sytuacji mówimy, pytamy się klienta, czy chce Dockera, czy shared hosting. No i tu już mamy klienta, który się zna i mówi, znam obie dobrze, ale powiedz mi, co możesz tutaj doradzić. No i deweloper mówi, no shared hosting jest łatwy w zarządzaniu i ja ci to ogarnę, a Docker jest, nie wiem, słyszałem, że jest modny i tyle. No to jeśli tyle wiesz, no to po co się pytasz i proponujesz? Jak no, naprawdę no, możesz mieć problem z ogarnięciem tego. Wykorzystaj potęgę prostoty i zadaj pytania tylko te, które będziesz w stanie wyjaśnić, tak jakby, jeśli klient do ciebie wróci. Jeśli ty nie znasz Dockera, no to nie pytaj się, czy chce Dockera. No bo wiadomo jest to, że jak powie, że chce, no to ty masz dodatkowy problem i musisz znaleźć kogoś, kto ci to ogarnie. Zadaj proste pytania. E, bo to ci pozwoli tak naprawdę znaleźć to, co klient potrzebuje. Może on tak naprawdę właśnie tego dokarania potrzebuje i ten shared hosting wystarczy, czyli od razu optymalizujemy mu koszty, e, jego implementacja, jego funkcji jest mała i to dzięki, i wszystko dzięki prostocie. E, także tu, tu jest, a dokładnie, tu jest właśnie przykład. Już na etapie wysłania tak jakby oferty do klienta e, piszemy mu jakie są, zadajemy pytanie i od razu e, odpowiadamy e, Jakie są możliwości, jakie konsekwencje niosie, niosie ze sobą e, dana opcja, no i od razu dajemy feedback, którą my byśmy mu zalecili. E, znacznie usprawnia to pracę e, szacowania czegokolwiek, dogadywania się z klientem, bo on dostaje taką wiadomość, widzi wszystko, co ty proponujesz, od razu sobie czyta wadę zalety, co może dzięki temu mieć i ma jedną od, mo, daje Ci jedną prostą odpowiedź, wykorzystamy to. No i e, komunikacja w tym temacie się kończy. E, Kolejny ważny temat to już nawet nie tyle właśnie rozmowy z klientem, no kimkolwiek, nawet w zespole. No coś, ja uważam i wierzę w to bardzo, widzę po sobie, że coś jest lepsze niż nic, dlatego zawsze postarajmy się dawać jakąkolwiek wartość. Nawet najmniejszą, to jest coś. Im powiedzmy jesteś ważniejszą osobą w firmie, tym tak naprawdę masz mniej czasu. Więc e, sytuacja e, bardzo. Problem, no, bardzo często. Menadżer przychodzi do dewelopera i się pyta, ile czasu ci zejdzie na daną funkcję? No i deweloper mówi: Nie robiłem tego, nie wiem. I koniec rozmowy, nie. No i musisz się, aby usprawnić proces gdzieś tam właśnie szacowania czasu, musisz wziąć pod uwagę to, że taka odpowiedź no jest bardzo szczera. No trudno o bardziej szczerą odpowiedź, no, bo możemy czegoś nie wiedzieć. No ale. Starajmy się, im szybciej się przekonamy, że taka odpowiedź nic nie zmienia, nic tak naprawdę nie, nie daje w konwersacji z drugą osobą, no to tym będzie dla nas łatwiej, i będziemy w stanie osiągać lepsze rezultaty. E, tutaj już mamy drugi przykład. Nie ma nic złego w tym, że czegoś nie wiemy, no, wielu z nas nie wie wielu rzeczy, ale właśnie spróbujmy dać jakąkolwiek wartość. Możemy nie wiedzieć ile zajmie dana funkcja, bo faktycznie jej nie robiliśmy, ale wiemy ile zajęła podobna funkcja, albo no, przynajmniej w pewnym stopniu podobna w innym projekcie. Wiemy, że aktualny projekt jest problematyczny i, i na przykład 70% czasów w jakiś sposób zawsze było przekraczanych, budżet. Możemy wie, wiemy, że klient zawsze na końcu coś tam zmienia, bo jest marudny i zawsze jakiś tam czas jest potrzebny. No to wiemy coś, tak naprawdę. Także zamiast mówić nie wiem, wykorzystajmy potęgę tego, co wiemy. Co nie jest tym bezpośrednim rozwiązaniem, ale wykorzystajmy potęgę tego, żeby zniwelować wpływ rzeczy, których faktycznie nie wiemy. I w tym przypadku, nawet jeśli dajemy tutaj widełki, a nie konkretną, a nie konkretną estymację, konkretne szacunki, no to dajemy jakąś wartość i taki klient, menedżer już w tym momencie jest w stanie ocenić, czy. Idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy w tym kierunku. Lider zespołu jest w stanie ocenić, czy deweloper, który mówi mu, ile to zajmie, ma jakiś fajny pomysł na to, czy nie. No, w wielu przy przypadkach, jak otrzymywałem taką informację, no to już widziałem, że kurde, czat GPT w 20 godzin od zera, no to faj, dość yy, no, bardzo optymistycznie, jakbyś to zrobił, bo ja na przykład nie wiem, jestem ciekawy, no i wtedy otrzymuję informację, że w sumie nie wiem. No, i już jako lider mamy informację o tym, że coś tu jest nie tak. Jeśli byśmy wysłali to do klienta, no to możemy mieć problem. Także naprawdę z doświadczenia powiem, że starajmy się dawać jakąś wartość, nawet najmniejszą, nawet jeśli ona nie jest precyzyjna, bo to znacznie usprawni nam cały proces szacowania i, i workflow. To, i to by było tyle. Tak, te pięć punktów, no to trzeba zaznaczyć, że. No, dla wielu z Was mogą być punkty bardzo proste i oczywiste, i że jak można tak nie robić, no ale my w Coditif już przerobiliśmy bardzo dużo klientów, bardzo dużo e, deweloperów, bardzo dużo razy się przyjechaliśmy i te pięć tak jakby prostych, naprawdę prostych sposobów już na etapie komunikacji znacznie sprawiła, że no czujemy się bezpiecznie jako deweloper, jako e, właściciel biznesu, że no możemy i bardziej zaufać swoim pracownikom, i bardziej po prostu dawać większą wartość klientom. No to myślę, że jest istotne, szczególnie właśnie w tak bardzo natężonym, nie, nie natężonym, tylko tak bardzo zmieniającym się świecie IT, gdzie yy, no, ten przemiał deweloperów jest ogromny. Także naprawdę, spróbujcie skorzystać z tych zasad. Jeśli nie korzystacie, to polecam. Yy, nam się to przełożyło na naprawdę fajne rezultaty. I i tyle. Jeśli byście mieli więcej pytań, to mamy dwa stoiska, Coditiv i Astratic. jesteśmy dostępni, a jakby ktoś chciał więcej informacji o WordPressie, to zapraszam na e, Twittera i stronkę TentypDev, tam staram się prezentować fajne treści i będę wdzięczny za feedback, także dziękuję bardzo. Dzięki.